z tą storką. Kurde. Ja jestem ciekawy. Ja jestem ciekawy bardzo. Puść ją i ten, i do kamery, i wideo w ten sposób, a do Majka po prostu... Ufam ci, kochany. To taki nasz marketing, żeby nie było. Tak, gdy się nie na pierwszy zarzut. Babobicą. Tylko uważaj, żeby nie było tam nic, wiesz, żadnej nagości. Dobra, dobra. Tam nie będzie, bo widziałem. Słuchaj, jak coś, to pozdrawiamy cię z gorącej Hiszpanii. No dobra, to pierwsza storka, Tomek się tłumaczy z tego, że nigdy nie bił Nadi, ale rozumiem, że to nie są jego słowa, tylko AI w filmie u ciebie, w którym się przyznaje, że tak. Wypłacił jej ten raptem kilka liści regularnie co jakiś czas. Słuchaj, ja w ogóle widziałem komentarze pod tym filmem, ale to, ja nie, to, ja, to ja, jest, ja potrafię rozróżnić, kurwa, czy to, czy, co pisze troll, co pisze ziomek, który jest po prostu kwadratową głową, która mogłaby się dopuścić tego samego. Wiem, co, w jaki sposób piszą, bo kurwa ta stylistyka, nawet pióra, jak oni piszą te wiadomości, kurwa, te komentarze, to ja sobie potrafię kategoryzować każdego, kurwa, po tym, jak pisze. Nie? Jak ktoś w ogóle jebie błędami ortograficznymi i tak dalej, to wiem, że no, albo ziomek ma dysleksję, albo jest po prostu no, głupszy troszkę. I to, co piszą ci ludzie, że oni w ogóle nawet starego usprawiedliwiają, że piszą tam, kurwa, że tu, no, ona się pchała na bolca, ona miała tyle lat i tyle lat, na przykład 11, ona się pchała na bolca. Wiesz, o co chodzi? Oni usprawiedliwiają. Ale jest wiadomość, w której on żartuje, że tam ktoś, nie wiem, czy dziewczyna, czy facet do niego pisze, ona ma 14 lat, a on mówi, wiem, dlatego tylko ją ruch. Ha, 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 ha. I się śmieje z tego, nie? Się śmieje. I także jego to nawet bawiło. Jego to wszystko bawiło. On był bardzo świadomy wszystkiego. O, zobacz. Karma do was wróci, łachmaniarze. To jest kolejna Małgorzata Sędzicka. Karma wróci, bo pokazaliśmy taki materiał. Nie? Ja powiem wam moje zdanie, nie? Którym się kieruję. Nie krzywdź tych, którzy na to nie zasługują. Ja, jeśli ty, Kasiu, bo to była Kasia, tak? Nieważne. Uważasz, to była Małgorzata. Małgorzata, Małgosiu, że Tomka postać powinna dalej być w internecie i przestrzeni publicznej, żeby dalej narkotyzował młode dziewczyny, a później jeszcze się do nich dobierał, czy nawet uprawiał z nimi stosunek, to dla mnie nie mieści mi się to w głowie, jest straszne i w życiu nie uważam, żeby do mnie zła karma mogła za to wrócić, bo pamiętaj, że oprócz tego, że uprawiał z nimi, to podawał dzieciom narkotyki. Wyobraź sobie, że część z nich być może przez niego będzie miała zniszczone życie do końca, nie tylko przez psychikę, że coś z nimi robiły, ale również może się uzależnić od tych środków, które nie są, często ludzie dorośli sobie z nimi nie radzą, a co dopiero dzieci. Wyobraź sobie, że 14-latka przychodzi do jakiegoś 40-letniego narkomana i wali z nim szczury, a on opowiada jej w trakcie, kurwa, jak uprawiał seks z innymi kobietami w jej wieku. No to przecież to, kurwa, rejebere, tak jak się uzależni, to co? W wieku 40 lat będzie drugim chickiem? W damskiej wersji? Który sam mówi, że narkotyki zniszczyły mu życie? Nie bierzcie dragów, bo was zmiotą z planszy. Czy chick ma Insta? Ma jakiś Instagram i wrzuca sobie tam ma. Jakieś... To co, lecimy dalej z tym? Ta, dawaj. To już było. Kurwa, tamten bydla chce sami o takie, kurwa, nieprzyjemne zarzuty, teraz się wybiela, ocierniając mnie. Kurwa, no znowu portal dla gej dzwonią. Słuchajcie. Ona udostępniała mój numer, dobra, poblokowała mnie wszędzie, pousuwała mi wszystkie konta. Dlaczego? Żeby się nie mógł bronić. To jest oszust, taka jest prawda. Zemsta, kurwa, z jej będzie strony. Kurwa, jest. Ale jaka mściwa, co? Nie. W ogóle co ty, kurwa? Sam, kurwa, co ty, kurwa, zrobiłeś, ustosunkuj, kurwa? Się, kurwa, do tego się, kurwa. Co ci jest razem przedstawione? Z dolenką, kurwa, to jest, wyjdzie wszystko jak sidło z worka z biegiem czasu. Prawda, okay. Zawsze tak, ta, dobra, chuj z tym. Zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś, nie zdajesz sobie sprawy, co ukradłaś mi konto, ukradłaś mi hajs, dobra, chuj z tym. Nigdy o tobie nie będę źle mówił, bo byłaś w najgorszych momentach. Ogólnie to też jest ciekawe. Mówi, że nigdy nie będę o tobie źle mówił, a kilka dni temu przecież mówił o nim, że kurwisko i tak dalej, nie? No tak, ale słuchaj, ale pewnie... to jest typowe dla narcyza, bo to jest ten gość jest narcyzem, on teraz będzie robił takie coś, że hej Boxer, tu Bezrąk, czy byłaby u was jakaś robota? Muszę zamknąć moją federację. Pozdrawiamy, dzięki za donata. On teraz będzie na tych storkach robił coś takiego właśnie, że on o niej nie mówił źle, że było zajebiście, że ona była dla niego dobra.
Później on do niej napisze znowu kod do Instagrama, bo będzie pewnie nafurany albo kurwa coś tam będzie z głową nie tak. Ona mu odpowie, że nie, nigdy ci nie dam. I zmiana stanu emocjonalnego. Znowu będzie mnie tu jebana, fresh, tak, tak. Kurwa będzie go cisnąć, będzie, on ją będzie cisnąć i tak cały czas. Nadia, jak będzie chciała, to się może z wami podzielić tym, jak to kurwa wyglądało. No niezrównoważony emocjonalnie oraz psychicznie, nie? Niezrównoważony emocjonalnie i psychicznie, dlatego jest taka sinusoida, że raz na przykład mówi, przepraszam Nadia, ja chcę to naprawić, a za sekundę mówi, ty kur, ja cię zaraz tutaj, wiesz, oprawię, nie? Ej, działa już mikrofon? Ładnych słów, użyłem to... Jest git? Halo, halo. Widzowie, jest dobrze? Bogzel, napraw, bo cię nie słychać. Teraz lepiej? Już git. Nie, tak, hit, dobra. Przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Tak, jestem ciekawy, co dalej nagrał, to już widziałem. Tak, bez kitu, no co, dostałaś hajs, kurwa, dałaś się sprzedać za parę i za walkę. Ciekawe to jest. To jest, kurwa... Michał. Milion euro, stary, milion nie, euro. Czy Nadia, tak szczerze w sumie, nie wiem, nie, czy nie, nie wymagam tego, ale czy Nadia dostała chociaż złotówkę za to? Nadia nie dostała nawet, kurwa, 5 groszy za to i nawet nie chce żadnych pieniędzy. Ona po prostu, stary, z frustracji... napisała, bo mieliśmy już wcześniej kontakt, jeszcze zanim w ogóle pokazała te rzeczy, ona do mnie napisała pewnego dnia, parę dni temu, że ona się dowiedziała, że on jest tym, kim jest, nie? Gdy przyjrzała jego socjale. Dokładnie. I ja powiedziałem, że dobra, no to ci pomogę, no to przyjadę do ciebie, nie? Przyjechałem do niej, porozmawiałem z nią normalnie. W ogóle ja wiem, że teraz ludzie coś będą zarzucać jeszcze, że o, ty pewnie jesteś w związku z Nadią teraz, chura, bo już widziałem takie komentarze, nie? Wiesz, o co chodzi? To jest... Najgorsze jest to, że ja będę i tak zawsze kojarzony z tym, że ja mogłem zapłacić, ale za co, kurwa? Za to, żeby się znowu wystawiać i rozdrapywać rany, kurwa, stare? Wiesz, o co chodzi? Żeby dawać pożywkę teraz kwadratowym głowom, żeby oni pisali, że się chcesz wybielić, super afery. Nie, mi to nie jest na rękę, bo mi było zajebiście. Ja mogę sobie iść, zrobić coś dobrego, zrobić jakąś rolkę, wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Pokazać coś fajnego, coś pozytywnego, kurwa, tak jak na przykład z panem Ryszardem, że z tym sklepem zoologicznym. Ja w ogóle nie musiałem się znowu wpierdalać w takie gówno, jak ale z drugiej strony teraz. Dalej taki człowiek byłby w przestrzeni publicznej, w internecie i dalej mógłby kontynuować na spokojnie to, co robił do tej pory, nie? Tak, ale stanowi, uważasz, że ogromne. Ale teraz Amadi druga rzecz. Zobacz. Teraz wiadomo, będą sobie tam kwadratowe łby, będą sobie to pierdolić, spoko, niech sobie gadają, kurwa, niech tam memują Spider-Man mem, JPEG, kurwa, że ten Spider-Man, że o, PDF, jeszcze PDF i tak dalej, spoko, niech sobie w ogóle piszą, jak mają z tego satysfakcję, mam w to wyjebane. Ale druga rzecz, co by było w internecie i co by się działo, gdyby się okazało, że wiedziałem o tym, i nie zrobiłem tego materiału, oczywiście. Nie powiedziałem o tym ludziom. Stary. Już ci można było kopertową aferkę wykręcić. Znowu byłoby źle, bo by było, kurwa, znowu wiedział, nie powiedział, stary. I znowu byłoby to samo, kurwa, rozumiesz? Więc nie dogodzisz ludziom, kurwa. Oczywiście. Jebać ludzi, którzy myślą, że ja to robię, kurwa, dla jakiegoś, nie wiem, znowu poklasku i wybielania. Nie muszę tego robić. Już było zajebiście, wiesz, o co chodzi? A co ciekawe, że całe pieniądze z tego materiału nie bierzesz do kieszeni, bo też dużo ludzi myśli, że dużo rzeczy się robi dla pieniędzy, tylko przekazujesz je tam dla jakiejś, nie wiem, fundacji. To już swoją, to, że oni w ogóle myślą, że ja, słuchajcie, z filmu, który zrobi 1 000 000 wyświetleń, można zarobić 10 tysięcy złotych. Widzowie, ja naprawdę mam z czego żyć, zarabiam godnie i nie muszę robić takiej, kurwa, afery dla 10 tysięcy złotych, czy tam 15 koła, kurwa. Rozumiecie, o co chodzi? 100% zysku z tego materiału powiedziałem w filmie na wstępie, że zostanie przekazany na fundację. Ja problemu z wypłacalnością nie mam. Bo wiele pieniędzy rozdałem i wiele pieniędzy dałem na różne cele i tak dalej, więc tu mi nikt nie może zarzucić, że kogokolwiek, kurwa, zrobiłem w chuja, jeżeli chodzi o coś takiego. To co, lecimy dalej z tym? Jaha. Dobra, następnie, następnie. Tej nie widziałem. Wypromowałem szatana z krwi i kości, bez skrupułów i bez litości. O, jak się zrymowało, że było mało. To jest dramat. Tyle, co dla mnie zrobiłem, co mnie spotkało na końcu, to jest historia. Zazdrość w tym przypadku, gdzie miałem podsłuchy. Nie wychodziło nic z podsłuchów, że ją zdradziłem. Absolutnie. Nawet z jakąś dziewczyną gadałem w Hiszpanii. Jedna moja rozmowa ze wszystkim. Oj, Tomcie, jakbyś miał podsłuchy, to byśmy mieli tutaj taki materiał. Podsłuchów z miesiąca, wiesz. Tyle miałem podsłuchów i tylko jedna rozmowa i teraz jakieś moje wiadomości z Messengera, o których ona wcześniej wiedziała i teraz zrobiła, napompowała aferę jak bańka. Ta bańka pęknie prędzej czy później.
ukradła mi dostęp do Instagrama, bo wiedziała, że tego jest więcej, takich wiadomości było mnóstwo, gdzie ona w pewnym momencie... Zajebiście. Brawo, Tomek. Szacun dla ciebie, Tomasz, że znowu pucujesz się z tego, że jest jeszcze więcej syfu, kurwa. Tak. Gratuluję. Nie potrafię tego inaczej nazwać, zwariowała, naprawdę. Ona zwariowała. Ja ją bardzo kochałem i nie będę ukrywał, że zraniło. Tomku, tylko że problem... Widzicie, on nawet nie widzi problemu. On ma pretensje do Nadi, że to upubliczniła. Rozumiem te pretensje, tak. Ale nawet nie tłumaczysz się z zarzutów i nie widzi w tym nic złego. Jedyne, co widzi, że Nadia, jak mogłaś, kurwa, to... Jak mogłeś zajebać mi Instagrama, wiesz o co chodzi? On w ogóle nie tak. Odnosi się do tego, stary, do macania dwunastolatki za tyłek, do jarania szlugów, do walenia mefedronu, stary, z małolatami, do tego, że się kąpał w jednej wannie z jakąś małolatą, do jakichś palcówek innego chujstwa, jak kurwa, on stary nie powiedział nic na temat tych rzeczy, rozumiesz? Dla niego najważniejszym problemem jest to, że po pierwsze, nie ma kodu do Instagramia, śmieć pierdolony. Druga rzecz, nie ma do tej kradzieży tych kont. Tak. I trzecia rzecz do tego, on nie będzie się negatywnie wypowiadał o Nadii. No wiadomo, że nie, kurwa, bo przecież Nadia może cię w każdej chwili rozpierdolić jak placka. A z tego, co wiem, to pochwalił się kilka dni temu, że ma zarzuty za galoty. Czytaj, w slangu to są zarzuty o gwy, a dokończcie sami o gwa. No, także nie wiem, czy to są ze strony Nadii, czy z kogoś innego, ale w ogóle nie jestem zaskoczony, nie? Moje serce zrobiła... No, dobra. Czego się w życiu nikt nie spodziewał, bo wszyscy ci, którzy znali naszą relację i wiedzieli, jak wygląda... O kurwa, nie! To nie ja, jak coś. I znali naszą relację, to wiedzieli, że to jest, wiedzą teraz, że to jest pizza na wodę fotomontaż. Co tam? Ja pierdolę. Tomek już sprawdza, czy na łeb patynę nie wyłapie. Normalne, że małolatek w moim życiu jakichś starszych dziewczyn było mnóstwo. Zawsze, wiecie, mnóstwo. Ja nawet nie będę mówił, no nawet tego nie chciałem... Czekaj, on powiedział, że małolatek w jego życiu było mnóstwo? No kurwa, mordo, on przecież się sam pucnął na materiale. Bo on nie rozumie tego, bo wiesz, jaki jest jego problem? On nie widzi w tym nic złego. Albo ma taką strategię, że właśnie wypłaszcza temat, mówi o tych rzeczach negatywnych Nadii, żeby jego widzowie, nie, mieli takie przekminy, no w sumie, no mu zajebała. I wiesz, wtedy, stary, jest coś takiego, że w socjotechnikach, stary, i w socjologii, jak nadpisujesz... jakiś chain chujowych zdarzeń, stary, chujowym zdarzeniem, które tobie się przytrafiło, to jakieś parę procent pójdzie za tobą i on sobie tak, kurwa, krok po kroczku, stary, zbiera ten, nie? Ja trochę poczytałem, jak mnie nie było, trochę rzeczy wiem i wiadomo, możecie sobie tam myśleć, co chcecie, ale naprawdę tak to wygląda, nie? Snowballuje się. Z krwi i kości, bez skrupułów i bez litości. O, jak się zrymowało, że było mało. To jest drama. Tyle, co dla mnie zrobiłem, co mnie spotkało na końcu, to jest historia. Zazdrość w tym przypadku, gdzie miałem podsłuchy. Nie wychodziło nic z podsłuchów, że ją zdradziłem. Absolutnie. Nawet z jakąś dziewczyną gadałem w Hiszpanii. Jedna moja rozmowa z podsłuchów z miesiąca, wiesz. Tyle miałem podsłuchów i tylko jedna rozmowa. I teraz jakieś moje wiadomości z Messengera, o których ona wcześniej wiedziała. I teraz zrobiła, napompowała aferę jak bańka. Ta bańka pęknie prędzej czy później. Ukradła mi dostęp do Instagrama. No, krąży wokół tego samego. Takich wiadomości było mnóstwo. Wie, ona w pewnym momencie, nie potrafię tego inaczej nazwać, zwariowała, naprawdę. Ona zwariowała. Takich wiadomości było mnóstwo. Kochałem. Nie będę ukrywał, że zraniło moje serce. Zrobiła coś, czego się w życiu nikt nie spodziewał, bo wszyscy ci... I on gada, że miał takich rozmów. A to nie jest drugi raz to samo? Nie. Znali naszą relację i wiedzieli, jak wygląda. Nie, nie jest o, to samo. O kurwa, nie! Tak? To jest to samo chyba, nie? Że dobra, co następnie? No pewnie. Dobra, strzeź o tej aferze najświeższej. No coś tam słyszałem. Wielu mordo, wierzysz to? Wiesz co, no to jest internet jebany, no kurwa. Ja pierdola się wjebałem, co? Wyszedłem na tej miłości jak za włoski na mydle, kurwa, ja taka jest prawda. Ja oglądam, ja pierdolę telewizję. Oglądam internet, kurwa. Piąteczka, mordo, piąteczka. A mieszkam na Łódzkiej, kurwa. Tak, kurwa, tam gdzie się to wszystko działo, tak. Kurwa, ale ja... No, tam gdzie się wszystko działo, wiesz, Tomcio, wiesz co się działo, kurczę. Sądałem, zaraz będziemy zdjęcia robić. A może jakiś ciekawy ludzi. Dużo ludzi mordo mnie wspiera w tej sytuacji, bo każdy kurwa chyba widzi, co się dzieje. Wszyscy. To każdy, kto wspiera Tomka, to ode mnie taki statement, że jesteś pierdolnięty, nie? Jesteś pierdolnięty. Jak można wspierać takiego gościa, kurwa, który niszczy dzieciakom życie?
kurwa nienormalne. Jeszcze ostatnio kurwa było wszystko dobrze i nagle się popierdoliło, wiesz, z dnia na dzień. Tam jest jakieś drugie dno, ale to szczegół. To już niestety czas nam wszystkim pokaże, czy jest drugie dno i jakie to dno jest właśnie. Ja wiem. Także pani, co wam mogę ostatnia powiedzieć? Ostatnia czorka. Ona nawet widziała, że ja muszę wylecieć 7 na te odróbki i Marcoń coś takiego powiedział, że ja uciekam z kraju. Nie uciekam. Nie kupujcie pizzy na wodę w fotomontażu, bo ja nie uciekam, tylko ja jadę na odróbki, które mi odroczono na 7 i taka jest prawda. To, że oni teraz będą mówić to, co ludzie będą chcieli usłyszeć, a normalne, że ludzie są różni, są ludziska i nie wspomnę kto jeszcze, to będą to łykać jak pelikan kluchy, taka jest prawda. Zawsze nie będę mówił. No jestem ciekawy, to niech Tomek się tylko ustosunkuje, to co w tym było wszystkim nieprawdziwego, co wstawiliśmy. Niech wymieni jakąś rzecz. On nie zrobi żadnej takiej storki. Nie zrobi takiej storki. On będzie cały czas wałkował ten sam temat. W ogóle nie wiem, czy on jest też pod wpływem teraz, wiesz o co chodzi. To jest też inna faza. Leci ostatnia storka i kończymy. Akurat wybrałem ją, ale coś tam było nie tak, no. Od samego początku. Myślicie, ja że ucieka? Byłem tak zakochany, że nie widziałem tego. Przerosło mnie to wszystko, no ale co dużo pierdolić. Dobra, co, zdjęcie? Na końcu, dobra. I wszystko. Powiem wam, że to co ona zrobiła, to przeszło wszelkie kurwa granice przyzwoitości. Ja muszę zapierdalać teraz. Ile ja muszę rzeczy załatwić, Boże jedyny. Myślicie, że ucieka? Mocny gość. Bardzo dużo osób pisze o Megakocie. Ja to widzę. Wcale się jakby od tego nie mam zamiaru odsuwać.